Hejo, jest wieczorek i miałem z Brocholem podjechać teraz do kumpla, żeby zostawić to, czyli mój kolektorek już wszelki i do zrobienia jeszcze kilka innych rzeczy, ale brat się zmył na imprezowanie i chlanie, więc wykorzystuję moich już dojrzałych rodziców. To tak wrzucę jako taki teaserek jeszcze. Ja nie mam czasu w ogóle teraz w tym miesiącu ani następnym na robienie czegokolwiek przy motocyklu, bo generalnie jestem po 6 dni w domu. Matka chce mnie rozjechać. To jest automatki. Tu moi rodzice. Powiedz cześć mama. Cześć. Wykorzystuję ich. Wiem, tylko jedziemy, podrzucamy ten. A są mi potrzebni dlatego, że jak zostawię moto u kumpla, to potem nie mam czym wrócić. Ten filmik wrzucę jakoś poza kolejką kompletnie, jako taki teaserek. I gdzieś za jakiś czas, mam nadzieję, będzie film już z nowymi... Tak? Mama nie idzie drogą szybkiego ruchu. A, czyli mam jechać przez Trzeźmirowo, tak? Mam was dogonić, tak? To jedźcie już po prostu, ja was dorwę. Pa. A, czyli nie muszę pilotować rodziców, rodzice sobie pojadą sami. A co mówiłem? Wrzucę ten filmik jako teaser poza playlistą normalną, znaczy będzie w playliście, ale poza normalną kolejnością publikacji. A z racji tego, że nie mam czasu za wiele rzeczy robić teraz przy moto, to kolegę też proszę o zrobienie szeregu innych rzeczy. Będzie mi robił lagi, zobaczy panewki, tuleje. Sporo rzeczy sprawdzi, które normalnie ja bym sprawdzał, gdybym miał wolny długi weekend. Tak jak w zeszłym roku. Ale w tym roku jadę na długi weekend na 10 dni z rodziną do Krakowa. Więc sorry chłopaki, dziewczyny. I potworki jeszcze inne, gremliny oglądające, ale w tym roku nie mam długiego weekendu na to, żeby robić te rzeczy samemu, więc nie będzie filmów z takiej roboty, będzie tylko, jakby to powiedzieć, podsumowanie finansowe, ile mnie to w tym roku kosztowało w zakresie kosztów eksploatacji motocykla. Ah, shit. Prawie bym rozpieprzył sobie tarczę hamulcową. To każdy motocyklista powinien mieć. Dobra. To jest Samsung Galaxy S2, bo ja lubię starocie. Mam S8 i mam S2, mam Galaxy Tab 2. Jak coś dobrze działa, to po cholerę to wyrzucać. No to ruszamy.
Dobra, rodzice pojechali przez Prześmierową, a ja sobie pojadę obwodnicą, żeby przetestować, czy konie nie uciekły zimą. Ale tego na filmie nie będzie. Muszę zadać jedno konkretne pytanie.